Zdjęcie to należy rozpatrzeć w kategorii fotografii pejzażowej i mamy tutaj określone konkretne kryteria. Pierwsze to jest miejsce, czy miejsce ma duży potencjał, czy można tu zrobić ciekawe zdjęcie. Jak najbardziej, można. Jest to miejsce w okolicach Śnieżki, ale ciekawszym punktem widokowym jest nie to, tylko ze szczytu z widokiem tutaj na tę dolinę, na schronisko i częściowo na to zbocze. Więc znajomość terenu jest bardzo istotna. Drugim ważnym elementem jest światło i też pora, oczywiście, w której zostało zrobione to zdjęcie. No i tutaj mam pewne zastrzeżenia. Jest to jeszcze niestety za wcześnie, żeby oczarować widza tym pięknym bursztynowym światłem, które pochodzi oczywiście z zachodzącego słońca. Także światło niestety jeszcze nie jest takie naprawdę najwyższej klasy. Częściowo wiąże się to z brakiem chmur, bo to światło potrafi w piękny sposób podświetlić chmury. Na niebie kompletnie nie mamy żadnych szczegółów. To też jest związane z tym, że zdjęcie zostało naświetlone no tak, żeby ta dolna część była czytelna, a górna część została niestety pominięta i to tutaj pokutuje niestety. Jeżeli chodzi o kompozycję, trzeci taki ważny punkt, no to domyślam się, że autor chciał pokazać wnętrze tej doliny i wijący się tutaj szlak oraz wodospad, rzekę. Natomiast jest pewne niezdecydowanie jednak, bo kamera w znacznej mierze obejmuje niebo, na którym zupełnie nie ma szczegółów. Natomiast mógł przesunąć nieco aparat w prawą stronę i pokazać dalszą tutaj ścieżkę, dalszy szlak, a zrezygnować z tej części, no i zrezygnować z tego kamienia, bo albo należało go pokazać w większej skali, albo zupełnie go obciąć. Także ja bym tutaj był skłonny do takiego kadru, a nawet przesunięcie go nieco w prawą stronę. Jeśli chodzi o kompozycję, to również ważnym elementem, niekoniecznym, ale ważnym jest pierwszy plan. Tutaj na pierwszym planie są po prostu kamienie. Warto szukać jakiegoś takiego jednego dużego albo grupy większych, takich znaczących kamieni. Drogowskaz, ścieżkę, szlak wijący się gdzieś, prowadzący wzrok, kwiaty sezonowe występujące w danym miesiącu, a nawet można sfotografować siebie albo innych turystów idących szlakiem, przez co mamy jakiś taki motyw wprowadzający, motyw pierwszoplanowy. No i brakuje tutaj jeszcze takich efektów specjalnych, które mogą się pojawić i które są takie naprawdę ekstra, typu na przykład mgła, typu szron. Oczywiście inaczej to zdjęcie by wyglądało zimą, to jest też bardzo atrakcyjna pora roku, która przykrywa białą powłoką tutaj no, wszystko, co tutaj widzimy, ale również, tak jak wspomniałem, szron, oczywiście czasem deszcz jest albo wiatr, który powoduje, że śnieg tworzy jakieś niesamowite kształty. Również czasem zwierzęta, inni turyści, to powoduje, to są te dodatkowe elementy, które mogą można spotkać i można dodać do kadru. Tak, ale tutaj niestety nie mamy nic takiego dodatkowo specjalnego. No i tyle. Tak więc zdjęcie mogę pochwalić za właśnie pokazanie tego szlaku w ładny sposób wijącego się, za pokazanie tej rzeki, tego wodospadu. No i światło, które tutaj
no, o tyle jest dobre, że ono pokazuje tutaj fakturę roślinności, fakturę powierzchni skał. Ten teren nie jest zupełnie taki płaski, no więc no, częściowo to światło tutaj odegrało dobrą rolę.